Rudzkie ode mnie. Nie używać rudzkie ode mnie. Jedno trzeba nakręcić. Dzisiejszą imprezę sponsoruje Zepsy Sydry. To są pudełka. Co kucasz? On już pije. Krzesiwe masz to odpalić, młodzieńcze. Zazwyjmy garnki. No to ja sobie to chowam, nie? No, to sobie schowam. Nie używamy wulgaryzmów podczas kręcenia tych materiałów. A jest. W ogóle. Powiedziałem podczas kręcenia tych materiałów. Najpierw woda ma być gotowana? Nie, najpierw smażone. Musisz nasikać do tego czajniczka i przefiltrować 100 razy i udawać, że to jest naturalny smak herbaty. A twój brat będzie to pił. To się już pali, zagaszałeś to przed chwilą. Skoncentruj się, cycku. Od razu ten drugi bierz od brata skruszony i niech też już to chwyci ogień. To jest napalm, ma jasny kolor, tak? Jest dokładnie wiedźma. Jak tutaj, otóż kobieta. Obok. No już to możesz położyć, bo zaraz będziesz krzyczał, że ci opuszki palców zjarało. Kreska życie. Tak, to robi fetę? Nie, mieliście mieć trzy gotowe kuchenki do pracy, jest jedna. Szanowni Państwo, dzisiaj młodzież się ma wykazać. Szef kuchni ma wolne. Frykasz i rosyjskie racje, bo to jest nasza taka wigilia polsko-radziecka. Dzisiaj podzielimy się monowskim opłatkiem. Masz monowski opłatek? I najpierw zjedzą oczywiście jeszcze kobiety. Nie. Ty seksisto! Podnieca mnie jakieś kobiety. Masz nóż obok jakby co. Ty jest wojskowy, o. No raczej, to była kolacja no co drugi dzień w Monie. Nie mam. Dobra, garneczek i proszę przyszykować. I porcjować ładnie. Coś do przyłożenia jak ktoś ma? Łapki. Rynce. To je umyj, zdezynfekuj. Radziecka herbata. Armia radziecka z nami od dziecka. O. Ktoś powie, że kobieta do kuchni się nie nadaje. To są geny. Tamtego bez sosiku. Paprykarzy więcej, bo ziemniaków samych jeść nie będziemy. No i teraz jak się na początku nie przygotowało, tylko się w chuja grało, to teraz jest problem, jak to ustawić. Iście. To jest 10-osobowa pasza, którą zjemy. O ja pierdziele, to ja już mnie. Ja. Będzie scena jak z Leon Zawodowiec. Trochę wody będziesz mogła dolać do tych garnków. Żeby to się tam zrobiło. Jaki śmiech. To ja biorę tę drugą pasę. Tą z wasabi? Tak, tak, to będzie lepsze. Aż pali w nos normalnie. Tak. Coś się pali. Jak wszystko. No wszystko musisz wymieszać, no co się no. To taka dziwna. Dobra, zostaw te dwie porty. Widzicie te garaty? Wojsku nie ma kolegów, są same znajome twarze. Ruszy się jak fachowiec. Patrz, pokrzyczałem i co? Działa. Współpraca. To teraz dodamy odrobinę truchawki i... Nie bój się! Ktoś to tam pilnuje nożem? Żeby to nie było... Tu macie do zaduszenia, dolaliście trochę wody tam? Nożem. Nie dolała, bo po co? Daj to szefowi kuchni. To zaraz wyparuje, ale wy musicie to nadzorować tam. Proszę mieszać i trzymać, żeby to się nie wiebało do środeczka, proszę. Masami. To było... To jest... jak to było? Paprykarz. To teraz, żeby nie było, rozdam wam jedzonko, które trzeba zjeść. Też to jem, pomimo tego, że boję się. Dzisiaj jemy kawior rosyjski. Warzywny. Warzywny. To brzmi strasznie, co dopiero wygląda. Nie chcę wiedzieć, jak smakuje. Powiedzmy, że wyrzucę to za siebie.
Udam palec. Nie ma wyglądać, to ma smakować. No ciekawe, czy smakuje. Ciekawe, czy to jest taka pupcia to przyjmie. Magiczna rosyjska paczuszka. Prosto z obwodu kaliningradzkiego, nie pytajcie skąd to mam. Jezus Chrystus. Hop. Nie, tego tak hop. Dużo. A proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. Kinezja. Kamerzystka. Hop. Oj. To nie było zamierzone. Jeszcze są co innego? O, widzisz, tobie się upiekło, dawaj. Chcesz się zamienić? Co? Wyjecie paprykarz. Kamerzystka, proszę. Oddaj kamerę. To jest... Ej, ty! Ładnie pachnie, nie? Ładnie, fuj, jakbyś chipsy paprykowe. No. No. Otwieraj to, babo. Kurde, takie otwieranie. Jak ty tak inne saszetki otwierasz, to ci współczuję. Gdzie chłop, kurwa, zajebia. Pokaż tą papkę. O, to musi dobrze smakować. Dobra, tutaj pokażemy. No, proszę. Konsumować. Konsumpcja. O. Jak papka dla dzieci. O. Bobofrut. Widzę to minę, to nie. Jak wrażenie? Mam, bardzo dobry. Przydałby się chleb. Ale parzek wcina. Bardzo dobry. Ale naprawdę, czy nie? Nie, na serio, dobra. Tak? Konsystencja jak dla dzieci, ale dobra. Równo. No, jak chipsy. Ale... Jest, Pawełku. Powiedz mi, jak to ci smakuje. Produkt placement. Tak. Jak ci smakuje? Tak. A ten tutaj kuchcik czego nie je? A ja pilnuję jedzenia. Tak, jedz to szybko, wcinaj. No i pilnuj, bo tam to jest lepsze niż to. Co tutaj mamy? Grabki? Kasza z wołowiną. Rosyjską kaszkę. Z wołowiną. I co? Ona powinna być dobra, ja ją ostatnio jadłem. Powiem ci, że oprócz tego białego, które tu wygląda jakby kucharz no, dodał coś od serca. To wygląda mniej więcej tego. Spoko, idziemy dalej. Co tutaj mamy? Tu jest Gerber? Tak, Gerber kawior warzywny. To jest Gerberek, okej. Okay. Otwieraj tą kaszę. No, ale otwieraj, bo muszę coś pokazać. O, posmakowało ci. Chcesz bardzo, moje? Oczywiście, drugą nie. Głodna jestem. A to co mamy? Kaszę z wołowiną. Kasza z wołowiną, która wygląda jak... Zaświętny. Poczęstuję. Dobra, ty tam walcz, bo tam ci już wszystko gaśnie pomału. Właśnie gorzej. Dobra, wracamy dla was po przerwie. Dobra ta ruska racja. Bardzo dobra. Smaczna. Szczególnie ten kawior. No. Delicje. Rosyjska herbata. Dokładnie taka, o. Mieszaj z... No szybko tak. I drugi gar tam sypuj od razu. Dajesz dziołcho. Prezentujemy. Rosyjska racja z wołowiną. To jest tłuszczyk. Jak się podgrzeje, jest nawet spoko. Nawet kurwa to. To na zimno jest lepsze. No raczej. No, lepsze. O, aż mi się służba przygotowała w tej chwili. Karma dla zwierząt w Rosji jest naprawdę super. Ale karma dla zwierząt ma ogólnie więcej witamin niż żarcie dla ludzi. Żeby nie było, dzisiejszy temat naszych zajęć to jest partyzantka. Przejęliśmy konwój rosyjskich racji żywnościowych i postanowiliśmy zrobić sobie wigilię. Oni wcześniej zajebali konwój naszych racji. No, sorry. To się im pojebało. Co tam, jak ty brzydko mówisz? Ty. Powaliło. No, grzecznie mi tu. Spróbuj tego... tej papki pomarańczowej. Dobra. To wrócimy do was, jak już mamy jedzenie gotowe. Tam kolega nie wytrzymuje z restauracją. No. I później grzeczne macie nie dziecko. Zakopywać w ziemi. A to co to jest? Czemu nie puste? Kaszka to... No. I wish the Merry Christmas, I wish the Merry Christmas and Happy P.
Pierwsza odważna. Powiem bardzo brzydko i na YouTube to też pójdzie. Kobiety mają tylko dwie funkcje w wojsku. Mogą być podporucznikiem albo podpułkownikiem. Pozdro na kumatych. Powiem ci coś pod kamerami. Poza kamerami. Pod kamerami. Coś ci słabo to idzie. Czy pani wymiotuje? Gorące. Tak, gorące. Wzięła to z wasabi, które chciała. Nie ma wasabi, nie ma, nie ma. Uśmiechnij się. Kiedy turbofaza wejdzie. Czuję ten duch świąt. Jedz. Ja czuję, jak te święta ze mnie wyjdą. Pamiętaj, prawdziwe ostre. Pali co najmniej dwa razy. Już możesz przestać kręcić. Tak, mam zgodę. No bo się czuję. Dzisiaj pakujesz się i wracasz do Gliwic sama. Dobra, ćwiczcie, spalamy wszystko, co jest. I schodzimy ćwiczyć.